aktualny etap prac z remontem C330. Rozebrałem całą praktycznie. Jeszcze co nieco tutaj można by było odkręcić, na przykład to. I nie wiem, czy nie będę musiał, gdyż zobaczcie, co tu się stanęło. No tak. To jest korpus zwolnicy. To całe. To jest w jednym elemencie. To jest jeden element. I utrącone jest. Widać, że wyrwało tutaj śruby. Jakaś siła zadziałała chyba w ten sposób. I wyrwało. Uszczerbało również tutaj kołnierz tego, nie wiem jak to się dokładnie nazywa. W każdym razie też duża część. Spora. No i sporo też do niej przykręcone różnych rzeczy. No i nie orientowałem się na szybkiego, ile to kosztuje. To kosztuje 500 zł. Tak wbiłem po prostu w internet. Nie zagłębiałem się, co to za część, jakiej marki i tak dalej. W każdym razie 500 zł to pewnie to będzie podobnie kosztować. Albo bawienie się w jakieś tutaj klejenie. No żeby to skleić, to bym musiał mieć, w sensie skleić, pospawać, nie? To bym musiał mieć najlepiej drugą część. Starą, podobną, rozbitą albo coś, żeby sobie wyciąć po prostu łatę, nie? Wyciął, jakbym znalazł starą część, to wyciąłbym sobie po prostu łatę i tu bym ładnie wyciął, dopasował ją, zeszlifował sobie tak ranty i tak dalej, no i to ładnie sobie zeszył. Potem wyszlifował i by było tak, jak powinno być. Tutaj z tym mniej problemu, bo nawet można by było wyciąć po prostu taki półokrąg z takiego grubego płaskownika i tu też wyciąć i dopasować, nie? Wszystko do zrobienia, do spawania, trochę cierpliwości i myślę, że dałoby się to naprawić. No. No ale trzeba byłoby mieć tu z tym jest problem, bo z tym bym sobie poradził, ale z tym właśnie dobrze by było znaleźć starą część i wyciąć sobie łatę. No coś próbować będę na pewno, bo nie uśmiecha mi się 1000 zł wydawać, nawet jeśli poświęcę temu kilka dni, że tak powiem nawet. Powiedzmy 2 czy 3 dni to się i tak kalkuluje bardziej niż zakup nowej części to i tego, nie? No, demontaż tak czy siak i tak musi być i tego, więc no nic. Będziemy działać, nie? Robię tak, będę robił dobrze jednak tą C330, bo miałem na początku tylko tak przemalować i wymienić to, co się powinno wymienić. No w sumie będę wymieniał to, co się powinno wymienić, bo się okazało, że po odkręceniu przedniej osi tutaj leży, już jest wyczyszczona, już ją tak przygotowałem pod malowanie bardziej, tu wszystko wyczyściłem, jest, że tak powiem, to dosyć tak się starałem, żeby to zrobić dobrze. No okazało się oczywiście, że tulejki w przedniej osi, one są tutaj, wyglądają tak. O. To jest ta zewnętrzna, bo tam są dwie, jedna jest stalowa, a druga jest tam osiądzowa, no to już zewnętrzną nawet przetarło. No. O, na przykład ta jest dobra, no ale ta wewnętrzna już jest tak zjedzona, nie? No, tu wspominał kolega Ciapek Oficjal, że na pewno będą zużyte, żebym się nie łudził. No i miał rację, o, rzeczywiście tulejki są zużyte i to konkretnie. Widać, że troszeczkę zjajowił się tamten otwór. Widać, że jest tutaj taki deczko szerszy. No ale może tylko na z tej strony, bo nie chce mi się przetaczać, bo powinienem normalnie wziąć i przetoczyć teraz ten otwór i dopasować większą tulejkę, tą stalową do tego, nie? Także no, a to kolejne koszty, nie?
bo ja na przykład tokarki nie mam, trzeba byłoby to wozić gdzieś, no i pasować potem te tuleje. Dobra, tutaj po wyjęciu zwrotnic, no to tu z tą łożyska, no to po prostu kulki się rozsypały, oczywiście zużyte. U góry też są takie tulejki mosiądzowe, no to zużyte były na pewno, bo luzy były, po prostu latał ten stworzeń, więc znowu kolejna rzecz. Wymontowałem tutaj, poobrywałem, w sensie pousuwałem te pozostałości po błotnikach, bo się połamały. No i co? Też wyczyściłem, tak przygotowałem do malowania już, jak już przednią oś się złoży. No to ten. Dobra, węża mam. To wąż jest kompresorowy. Mam go aż 30 metrów, tego węża. A się kurde zaczepił, patrzcie. No, 35 metrów nawet mam tego węża, bo kompresor stoi tam daleko w innym budynku. Ja sobie przeciągam tylko tutaj ten wąż i kompresor stoi sobie w jednym miejscu. Tym bardziej, że on ma problemy z pracą na jakimś tam kiepskim przewodzie. Tu jest pociągnięty 3 razy 1,5. No i to mu widzi się za mało, bo jest jednak kilkadziesiąt metrów, bo to jest aż tam w tamtym budynku. Więc za dużo tego przewodu jest i nie odpala. Wracajmy do 30. No co? Kolega Ciapek oficjal proponuje, żeby rozebrać dalej i wymieniać również w środku łożyska i tak dalej. No, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ma rację, że tam będą po prostu zużyte części, no bo sami widzieliście tutaj zużyte wszystko, więc jest taka możliwość, że w środku będzie też lipa. No. Także robota za robotą przybywa codziennie. No ale tak już jest z remontami starych sprzętów, że to co mieliśmy zrobić, robimy zawsze plus 40% tego, którego nie planowaliśmy w ogóle robić. No a w tym przypadku chyba będzie więcej niż 40%, bo roboty jeszcze przybędzie i to sporo. No. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Mamy tutaj, jak widzicie, wszystko posegregowane, podpisane jest, żeby się nie pogubić. Sklep normalnie, wszystko, nawet to przyzwoicie wygląda. Porządek jest, ale jeszcze przybędzie. Jak zacznę tutaj rozkręcać tych śrub, mnóstwo jest przecież, żeby go rozebrać, no bo przecież trzeba będzie go podzielić na 3 części. Jedna, druga i trzecia część. No i oczywiście tu podnieść to wszystko i zacząć tam grzebać w środku. No. Także roboty jest mnóstwo jeszcze przede mną, ale przynajmniej będzie co robić. Dobra. To tyle. Trzymajcie się. I pozdrawiam oczywiście kolegę Ciapek Oficja, który jest bardzo aktywnym komentatorem w moich filmach i się udziela. Chłopak coś tam się zna na rzeczy, także w sumie pomaga mi trochę. Pozdrawiam.